Dzień dobry, witam wszystkich. Chciałbym Wam dzisiaj przedstawić taki kontrowersyjny temat. Pompa ciepła, piec CO czy grzejniki elektryczne bądź jakiś inny rodzaj ogrzewania. Wielu z nas boryka się teraz w tych czasach, co zrobić, żeby to było taniej, lepiej i wydajniej, tak? Niektórzy mają już jakieś tam źródło ogrzewania. Myślą o pompie, o gazie, o czymś innym. Chciałbym tutaj pokazać spostrzeżenia z mojego punktu. Ja też jestem w trakcie jakby budowy, użytkowania pompy ciepła, ale do tego przejdę na końcu filmu. I tutaj chciałbym może zwrócić uwagę, tylko zanim przedstawię mój budynek, żeby ktoś mógł sobie odnieść to do swojej sytuacji bądź wyciągnąć jakieś wnioski. Powiem takie coś na początek. Cały system ogrzewania, dostarczania ciepła sobie trzeba przemyśleć. Myślimy nad tym sami. Posiłkujemy się jakimiś tam wiadomościami, mamy swoje doświadczenia, bo każdy czymś tam palił i po prostu staramy się wybrać jakieś optymalne wyjście z tej sytuacji, ale tutaj powiem, czasami warto jest pomyśleć nad zapotrzebowaniem ciepła, nad drogą, czy zmieniamy źródło ciepła, nie robiąc nic i po prostu zmieniamy źródło ciepła i użytkujemy je. Tylko jakie tutaj mogą być pułapki i problemy? Mamy jakieś zapotrzebowanie na moc budynku. Teraz w moim przypadku będzie to około 14 kW. Zmiana sposobu ogrzewania z węgla na pompę ciepła, proszę sobie pomyśleć, 14 kW pompa ciepła, to już jest bardzo duża pompa. Koszty, potem zużycie prądu. Także tutaj pytanie jest w tym kierunku, czy najpierw coś jakby ulepszyć długofalowo i potem mieć mniejsze koszty eksploatacyjne, niż w ogóle się nie zastanawiać, zamówić czy rozpocząć jakąś tam inwestycję, zamieniając tylko źródło ciepła, od razu jakieś tam pieniądze ładując, a potem po prostu efekty skorzystania z tego będą na pewno niewspółmiernie większe, jeśli zrobimy wpierw jakąś modernizację, obniżymy zapotrzebowanie, a wiadomo, no później nie wiadomo jak będzie, tak? No to teraz przedstawię może w skrócie mój budynek, tak? Tutaj taki zrobię zrzut tylko jakby z projektu budowlanego. Mój budynek ma w kwadracie 12 na 12. Jest to parter z poddaszem. Ja tak tylko tutaj dla wyliczeń przyjmę. Tutaj jak widać powierzchnia użytkowa 87, gospodarcza 21. Ja dla wyliczeń przyjmę, że jest to 100 metrów kwadratowych, żeby to było proste, tak? I mamy też jakąś kubaturę. Tutaj nie ma co jakby tutaj dużo mówić. Pokażę teraz dalej, tak? Następnie taką charakterystykę tutaj budynku chcę pokazać energetyczną, tak? Czyli jak tutaj mamy, nawet jest tu wyliczona moc szczytowa elektryczna, jakie urządzenia elektryczne, przenikalność przez ściany, zapotrzebowanie ciepła do celów grzewczych, co jest to tutaj bardzo ważne. I jeszcze może powiem, że jest to budynek z 2002 roku, wtedy był robiony metodą gospodarczą. Bardzo dużo pracy tutaj w niego włożyłem, swojej rodziny. Co mogę powiedzieć? No, jedno to jest, jedna sprawa to są tutaj jakby dane z tego, które pokazuję w projekcie, a druga sprawa to wykonanie tego. I na przykład na tamte normy to był budynek dosyć energooszczędny, 13 cm styropianu w murach, ale proszę sobie wyobrazić, błędy montażowe, źle układany styropian i tak dalej, ja to traktuję jako 7, tak? Zawsze wolę coś przesadzić w jedną stronę, żeby mieć potem, że tak powiem, żeby niemiło się nie pomylić, tak?
z jakiejś tam symulacji programowej na ocieplenie, no wyjdzie, że załóżmy te 13 z tymi błędami tam, to jest tak, jakbyśmy mieli 9, ale mówię, ja liczę wszystko przez połowę, żeby to po prostu, z czego te błędy wynikają? Błędy wynikają z układania, nie zawsze można było tego dopilnować. Potem jakieś, co ma wpływ jeszcze na to, na tą charakterystykę cieplną. Oczywiście okna, rodzaje sklepień, no wszystko to jest cała technologia budowlana, ale tutaj warto zauważyć, że im więcej żeśmy włożyli pracy, przypilnowali na tym etapie budowy, jakby ocieplając to, potem będziemy mieli efekty w grzaniu, tak? Bo taki budynek 100-metrowy, 30 lat do tyłu, takie porównanie dam z mojego doświadczenia. Potrzebował 25 kW, było zapotrzebowanie na cele grzewcze. Ten mój już potrzebował 15. Teraz takie budynki to jest 5 kW, czyli jakby do tamtego pierwszego mamy pięciokrotną różnicę. I taka będzie różnica w cieple. Dobrze, może teraz przejdę do czegoś innego. Czyli tak, mamy tutaj takie proste zapotrzebowanie ciepła. Tak jak mówiłem, 14 kW zapotrzebowanie ciepła. Na co chcę tutaj zwrócić uwagę? No mówię, no można tutaj, to jest liczone przy jakichś tam parametrach średniej zimy, tak dalej. Jest tu nawet gdzieś to napisane, jaka tam strefa klimatyczna, proszę, strefa klimatyczna trzecia. To wszystko w normach można znaleźć, ale na co chcę tutaj zwrócić uwagę? Obliczeniowa temperatura wody. Proszę tutaj zwrócić uwagę. 85 zasilanie, 65 powrót. To są parametry pracy do starego systemu, czyli do kotła węglowego, zwykłego kotła węglowego. W czym tutaj jakby jest tajemnica? To będzie pracowało na kotle węglowym, na takich parametrach. Z tym, że dlaczego takie parametry? Bo kocioł węglowy, załóżmy tam przy dobrze dobrany, przy takim mocnym spalaniu, przy pełnej mocy, ma najlepszą sprawność. No i dlatego tutaj tu przyjęto takie wartości. Ja dla swoich celów, docelowo myśląc o innym rodzaju ogrzewania, kocioł węglowy miał być na początek. Nie myślałem wtedy o fotowoltaice i o pompie ciepła 15 lat temu. Ale mówię, pewnie jakieś ogrzewanie gazowe, pewnie coś innego. Postanowiłem zejść tutaj z tych parametrów. Założyłem sobie, że maksymalna temperatura wody, jaka będzie na wyjściu, żeby był komfort ciepły, to będzie 50 stopni. Czyli jak to powiedzieć? Czyli, że na przykład w pokoju 15 metrów kwadratowych dla tych parametrów 85 na wyjściu, żeby był spełniony komfort cieplny, no liczy się to tam metr kwadratowy, wychodzi ile jest potrzebny watt grzejnika, tak? Ale żeby to zobrazować, to na przykład w tym pokoju 15 metrów kwadratowych, przy takich parametrach 85 stopni, mamy grzejnik, no tam nie będę się w szczegóły tutaj jaki, czy to będzie płytowy, żeliwny czy konwektorowy, tak jak u mnie, ale mamy wymiar tego grzejnika na przykład 1,40 m na 1,40 m i taki grzejnik by nam zrobił komfort cieplny, czyli 22 stopnie w pomieszczeniu. Jeśli schodzimy z temperaturą w dół, to automatycznie ten grzejnik nam rośnie, zwiększa swoje wymiary. Nie możemy zejść przesadnie do takiego parametru jak w podłogówce 30 kilka stopni, bo są to grzejniki konwekcyjne i konwekcji wtedy nie ma. To okazałoby się, że taki grzejnik musiałby mieć 4 metry kwadratowe, żeby uzyskać taką moc jak ten 1,5-metrowy, ale realnie przy zejściu do 50 stopni w takim założeniu ten grzejnik już po przeliczeniach, są tabele na to wszystko, po przeliczeniach, czy to jest żeberkowy, aluminiowy, po przeliczeniach taki grzejnik może mieć nie 1,40 m na 1,40 m, tylko na przykład już 1,80 m, 1,90 m na podobne wymiary, czyli praktycznie 70% większy i spełni nam te parametry grzania jakby 50 stopniami, tak? Czyli będzie miał tą samą moc przy 50, ale większe wymiary niestety. I na to chciałem zwrócić tu szczególną uwagę.
Co dalej? Pokazuję tutaj piec na ekogroszek, taki przykładowy. Ja mam coś podobnego z dodatkowym paleniskiem, w razie czego na palenie drewnem. Ale ogrzewanie paliwami stałymi typu węgiel. Powiem to na swoim przykładzie, bo każdy będzie miał swoje doświadczenia, inny sposób palenia i związane z tym uwagi. U mnie na początku był zwykły piec węglowy. Zdawał egzamin. Załóżmy, że wtedy tam się moc przeliczało na metry kwadratowe. Był to 1,5 metra kwadratowego taki piec. Zdawał egzamin, tylko co? Podstawowa rzecz. Taki piec przy załadunku trzeba było co 3-4 godziny iść, odwiedzić, dosypać. I tutaj uwaga do wszystkich piecy, czy to będzie węglowy na ekogroszek, czy miałowy. W takim piecu, żeby osiągnąć sprawność na poziomie 70%, producent będzie deklarował 80 czy nawet więcej, ale nie trzeba wierzyć wszystkiemu, co się mówi, co ktoś nam mówi, bo te parametry 80% sprawności są przy wyśrubowanych normach i praktycznie nie do spełnienia, czyli mówimy tu o parametrze 70% sprawność. Jest ona do osiągnięcia pod warunkiem, że piec musi być czysty. Piec musi być czyszczony raz na 2 tygodnie minimum. Jeśli zapuścimy ten piec, zapomnimy o czyszczeniu, czy raz na pół roku, realnie taka sprawność pieca spada nam do 50%. Proszę mi wierzyć, tak jest i marnujemy opał. Marnujemy opał, potem rodzaj spalania, górne, dolne, to wszystko, ale łącznie mówię, sprawność takiego pieca to jest 70%. A następnym moim piecem był piec miałowy. Na co to pozwoliło? On już dobrałem go jakby z zapasem, 25 kW. A to też był przesadzony, bo tej mocy nie osiągał. To mówię, producenci tam w swoich reklamach będą podawali różne rzeczy. Ważne jest, jakie są realia, jak go zastosujemy dla siebie. I ewidentnym takim przykładem, wstawiony był w lato, zrobiłem sobie, miał wytrzymać do 24 godzin, nawet więcej. Zrobiłem sobie test w lato, załadowanie całego ładunku miału, koło tam kilkunastu kilo, grzejniki ustawione na 70 stopni latem, dlatego, no bo mówię, jak zimą będzie to 45-50 stopni, to podobne warunki. Jakie moje zdziwienie, przychodzę do po 8 godzinach już się dopala wszystko, czyli koniec opału. No co, no 24 miał godziny wytrzymać, 8 godzin się dopala, załóżmy 12 przez połowę. Wyszło z 25 kW 12, wyszło. Dobrze, to tutaj tyle, co bym chciał powiedzieć na temat piecy tutaj na paliwo stałe.
potrzebujemy mocy, bo są straty rosną kolosalnie i 4 kW przy takich tutaj warunkach minus 7 na pewno nie spełnimy komfortu cieplnego w domu. Ja założyłem sobie, że będę wspomagał się grzałką elektryczną wtedy. Jeśli ktoś sobie tutaj nie, lub jak bardzo będzie zimno, zostawiłem piec na ekogroszek, bo nie korzystam z żadnych dotacji i zawsze mam wyjście. Tu moja taka uwaga, że zawsze warto zostawić sobie wyjście. No i co z tego wynika? Wynika z tego, że trzeba dobrze się zastanowić nad parametrami technicznymi, jaką pompę wybrać, tak? Warto też tutaj wiadomości szukać na oryginalnych stronach danego producenta, a nie na stronach sprzedawców, gdzie dane są często przekłamane. I tu zaraz Wam pokażę taki przykład tego, co mówię, na jednostce zewnętrznej, żeby można zobaczyć, tak? No i dobrze, przykład tutaj z mojej jednostki zewnętrznej, przykład mocy. Tabliczka znamionowa to jest najbardziej taka rzecz, gdzie określa prawidłowe parametry i rzeczywiste. Proszę sobie zobaczyć, co tutaj pisze. Wydajność grzewcza 7200 W, czyli tyle ma, tak jak ja mówiłem, to jest jakaś wydajność średnia. Następnie są pobory mocy, jest pobór mocy grzanie 1800, no świetnie. Tylko proszę na to nie patrzeć. Proszę zobaczyć na znamionowy pobór mocy grzanie 3800. Nie na pobór mocy grzanie, bo nie wiem, co to jest. Znamionowy pobór mocy grzanie 3800. Więc proszę Państwa, jak ktoś to wie na początku, łatwo sobie policzyć wydajność z tego. Czyli niech jest jak jest, 3800 nam pobiera, wydaje nam 7200. Co z tego wynika? Sprawność poniżej 2, czyli COP poniżej 2. To jest to, czego możemy się spodziewać. Pewnie, że będzie lepiej. Także tutaj nawiązuje do tego, że dane niektóre są podawane w taki sposób. Średnie moce, minimalne. Gdzieś tam jest zawsze jakiś kruczek ukryty. Ja tutaj nie chcę teraz mówić, bo powie ktoś, że też tutaj chce jakby to zafałszować, tak? Ale ja chcę tylko podpowiedzieć, w czym jest rzecz tutaj, żeby ktoś nie popełnił błędów jakichś, że będzie się spodziewał nie wiadomo czego, jak tu na tablicy znamionowej pisze wyraźnie, wyraźnie. I dlatego tego COP tutaj nikt nie chce podać, bo to by straszyło, tak? Co dalej? To jest, mówię, przy jakichś tam parametrach, czasami to są parametry testowe. Tyle mogę tutaj powiedzieć w tym temacie, tak? Teraz sobie ta jednostka tak pracuje. Jest tutaj temperatura, deszcz, jest temperatura 4 stopnie. Nic się tutaj nie dzieje. Tak sobie może chodzić. Nie ma tutaj żadnych defrostów, bo warunki są sprzyjające. W tym momencie załóżmy na grzejniki wysyła mi 44 stopnie przy poborze mocy gdzieś około 2-2,5 kW. No, ktoś powie mało, dużo. A dla mnie jest to tryb testów na razie i to tyle, co bym chciał o tym powiedzieć, ale no nie sama jednostka jest tutaj, tylko te przemyślenia moje tym tematem, tak? No dobrze, teraz przechodzimy do ostatniego elementu, jakie tutaj tej układu grzejniki elektryczne. Grzejnik elektryczny, co to jest? No to jest element oporowy, który zamienia energię elektryczną na ciepło. Jaka sprawność jest takiego urządzenia? Sprawność jest podobna do żarówki zwykłej, starej, tradycyjnej, czyli 99%, czyli że praktycznie w żarówce tylko jest 1% zamienione na światło, resztę to ciepło. No w grzejniku jest minimalnie lepiej, ale można przyjąć, że grzejnik całą energię elektryczną zamienia na ciepło, w postać cieplną. Jakby można to porównać do pompy ciepła bądź do pieca stałopalnego, tak, węglowego. Do pompy ciepła tak, czyli to jest takie urządzenie, które ma ten współczynnik 1, czyli
Energia włożona 1, energia wytworzona 1, czyli praktycznie nie ma tu dużych strat. Są straty, ale to pomijalne. Jak porównamy to do pieca węglowego? Możemy to porównać tak, że jeśli zaniedbamy piec węglowy, nie będziemy go czyścić, to z tej energii cieplnej włożonej w postaci węgla wyciągniemy tylko 50%. Tutaj z energii elektrycznej wyciągamy 100%, tak? Czyli to jest taka już jakby przewaga. Oczywiście nie będę tutaj mówił o cenach, co ile kosztuje, bo to się zmienia. Co jeszcze mogę powiedzieć? Dobrze, ja tutaj jakby teraz nawiążę tutaj do podsumowania tych trzech źródeł, czyli piec elektryczny, nie piec elektryczny, piec CO, pompa ciepła, ogrzewanie grzejnikami. Jeszcze tutaj wspomnę tylko tyle. Ja jestem w trakcie już budowy pompy ciepła z klimatyzatora akurat, ale to jest jakby mniej pomijalne, można to potraktować jako zwykłą pompę ciepła, tak? Bo ja na tym się opieram i co? Znając swoje zapotrzebowanie budynku, myśląc na ten temat przekształcenia zasilania na pompę ciepła, jakby odnosząc się do parametrów suchych takich, do swoich doświadczeń, które miałem, pomyślałem sobie tak, skoro mam fotowoltaikę, to w pierwszym roku założę zwykły piec elektryczny. Kupiłem używany piec elektryczny 12 kW, który zainstalowałem sobie i mówię, będę nim grzał, zobaczę pierwszy sezon, jakie będą zużycia, zobaczę, czy 12 kW wystarczy, wtedy będę mógł łatwiej dobrać pompę ciepła, tak? I teraz chcę pokazać takie zużycia, jakie były, tak? I tutaj chciałbym Wam pokazać zużycia przy moim budynku z takiego pieca elektrycznego 12 kW, gdzie moc była wystarczająca na 100%. Listopad 800 kWh, grudzień praktycznie 1800, proszę zobaczyć sobie, jakie to duże zużycie, i styczeń ponad 1000. Później już wyłączyłem ten piec, bo brakło mi fotowoltaiki. Czyli moja tutaj taka uwaga, znałem już jakieś zużycia mojego domu, jak to będzie. I mówię, w najgorszym wypadku, jak z tą pompą ciepła czy z klimatyzatorem nic nie wyjdzie, to będę grzał pół roku piecem elektrycznym, a pół roku jakimś tam węglowym czy obojętnie czymś, i ta ekonomika wcale nie wyjdzie najgorzej, obsługa takiego pieca elektrycznego czy tam czegoś. To jest bardzo prosta sprawa, piękne sterowanie i tak dalej. Co do pieca elektrycznego, taka moja uwaga, bo teraz robię test z topła z klimatyzatora. Jeśli coś mi tam nie wychodzi, to włączam zwykłe grzejniki elektryczne i mam już też takie porównanie. Jaka ciekawostka. Załóżmy, że tutaj mamy to 1700 zużycie w grudniu, ale to piecem elektrycznym grzanie wody, grzejniki i oddawanie ciepła. To mamy 1700. Z moich doświadczeń już widzę, że jeśli teraz stosuję same grzejniki, czyli nie grzeję wody, grzeję grzejnikiem elektrycznym tam, gdzie trzeba, w tym miejscu, gdzie trzeba, ta moc nie jest aż taka straszna, bo jakbym miał to podsumować, to nie 1700 by już było, tylko gdzieś 1400. Reszta to są straty w rozprowadzaniu ciepła przez wodę i tak dalej. To też trzeba się nad tym zastanowić, czy jako takie dodatkowe ogrzewanie nie warto jednak, mając fotowoltaikę, zwykłych grzejników elektrycznych, bo nakład na to jest żaden. Koszt grzejnika elektrycznego to jest 100 do 300 zł. Bardzo ładny grzejnik elektryczny. Instalacja, podłączenie jest to proste. Nie rozciągamy całej wodnej instalacji i zamieniając potem z pieca, grzejąc wodę i dopiero, to taka tylko tu podpowiedź, to co chciałbym powiedzieć, tak? No i jakby takie podsumowanie tego wszystkiego na koniec. Co tu wybrać, co ja wybrałem w moim wypadku? Każdy z tych źródeł, które tu przekazałem, ma niewątpliwie plusy i minusy. I pompa ciepła, i piec, i grzejniki elektryczne. Nie wspomniałem tu o gazie, gdyż u nas gazu nie ma, bo to jest całkiem odrębny temat, ale co?
Tak w skrócie, o czym warto pamiętać? Piec na CO. Warto trzymać czystość tego pieca, bo będziemy marnowali opał, tak? Pompa ciepła. Pompa ciepła. Co można tu o tym powiedzieć? Po prostu trzeba dobrze trafić z doborem takiej pompy, żeby po prostu pompa potem nie chodziła po prostu na maksimum swoich możliwości. Najważniejszy dobór pompy ciepła to jest parametr grzewczy. Pamiętajmy, pompa ciepła powstała na potrzeby ogrzewania podłogowego, gdzie medium 30-35 stopni i wtedy były efekty, czyli COP 3-4, początkowo 2,5, czyli że kilowat energii elektrycznej zrobiło się z kilowata energii elektrycznej w porównaniu można było uzyskać 3 kilowaty energii cieplnej czy elektrycznej, bo energia cieplna nie równa się elektrycznej, ale można tutaj było uzyskać bez niczego sprawność 300%. 250. Teraz niektórzy się chwalą, że jest to nawet COP 5. Tylko proszę zwrócić uwagę, że to są wartości podawane, a nie osiągane. Dla nas najważniejszym jest taki SCOP, czyli taki średni współczynnik COP z okresu średniego. No i on będzie różny, tak? I tak jak tu mówiłem, czyli stosując taką pompę ciepła, musimy zwrócić uwagę na temperaturę medium, w którym będziemy grzali. I jeśli, może nie tak powiem, taka temperatura u mnie, jak ja mam grzejniki na 40-50 stopni, to już jest maksimum, gdzie pompa ciepła pracuje jeszcze z jakąś sprawnością akceptowalną. I jeśli pompę ciepła można wstawić oczywiście do grzejników i trzymać parametr 60, ale nie do końca będzie to ekonomiczne i przy niższych temperaturach, tak jak pokazywałem, sprawność spada, a zatem nie ma się co dziwić, że przy niższych temperaturach źle dobrana pompa ciepła będzie COP poniżej 1, czyli w tym momencie będzie gorsza od grzałki. Proszę sobie to wziąć to do jakby pod uwagę, bo wielu ludzi chwali się swoimi wynikami, ale ci, którzy jakby pomylili się, czy nie chcą się tym chwalić, ale ja to słyszę w komentarzach, gdzieś tam ktoś mi pisze, że no niestety narzeka na Panasonica, narzeka na coś tam. To już nie jest ważna marka, tylko dobór tego, czy się pomylił, czy się nie pomylił. Dlatego tutaj warto rozmawiać z ludźmi, którzy takie coś już mają, eksploatują, wiedzą jak to wychodzi. I następny tutaj jakby ważna rzecz, ludzie wkładają takie pompy do nowych budynków, gdzie 200 metrów przy dobrym ociepleniu, 200 metrów kwadratowych przy dobrym ociepleniu, tam potrafi chodzić naprawdę pompa o mocy 5 kW. A mój przykład pokazuje, że u mnie będzie pompa, załóżmy, 10 kW mocy maksymalnej, a 100 metrów kwadratowych tylko, czyli ocieplenie jest bardzo ważne. Jest to jedna chyba z najważniejszych rzeczy, żeby nie marnować energii. Grzejniki, no grzejniki, prosty temat, nie wymaga dużych nakładów, jako awaryjna rzecz, jak najbardziej do zastosowania. I ostatnia uwaga, to co mówiłem na początku, proszę się zastanowić, czy nie warto na początek zmodernizować jakby ciepłotę swojego budynku, żeby zminimalizować koszty grzania. Później nie trzeba się pakować już w jakieś drogie pompy ciepła czy przeróbki, tak jak ja. Jeśli zejdziemy na przykład z zapotrzebowania 14 kW na 8, to już nawet zostając przy tym źródle ogrzewania, jakie mamy, spada nam o 20-30% zużycie. I możemy na przykład pomyśleć o samych grzejnikach jako zbicie energii z fotowoltaiki, a w gorszych wypadkach tylko jakby zapalenie w piecu. I to wcale nie wyjdzie tak źle. Jakby niewiele inwestujemy, wyciągamy od razu, a inwestycja w pompę ciepła musi być przemyślana i musi być długofalowa. To w zasadzie
To w zasadzie tyle, co bym chciał powiedzieć. Wszelkie tam uwagi jakieś krytyczne, jakieś bardzo proszę w opisach coś odpowiedzieć, coś spytać. Bardzo chętnie podpowiem. Jeszcze tutaj na koniec tylko nawiążę, że ja w tym momencie robię tą pompę z klimatyzatora, tak? Drugi miesiąc już to robię. Mam dużo uwag, robię testy. Mam w tej chwili czas na to, bo jestem bezrobotnym niestety. I się bawię, próbuję wyjść jakby na prostą. Mam dużo podpowiedzi, mam dużo znajomych. Jakby sam posiadam dużą wiedzę, ale tutaj chcę powiedzieć, że jest to proces trudny, jednak nie niemożliwy. Na tą chwilę powiem po prostu, że COP osiągam na poziomie 1,5. Robiłem już próby, gdzie było 3 COP i będę chciał do tego wrócić, ale ci, którzy myślą, że kupią klimatyzator i po prostu zrobią to według jakiegoś filmiku, oczywiście mogą mieć szczęście, że dobiorą takie elementy, że to wszystko zagra i nie będą mieli kłopotu, a jak dobiorą elementy źle, plus zła instalacja bez przeróbek, w którą chcą to włożyć, to gwarantowane nieszczęście. Wiele mamy przykładów tutaj, gdzie zamarznięte wymienniki, pompy nie osiągają mocy, pracują cały czas na parametrach. No, takie są realia. Warto mieć to na uwadze i tak jak ja zawsze mówię. Lepiej na zimne dmuchać, po prostu jak robimy jakieś założenia, to nie, że wszystko pójdzie dobrze, tylko że wybierać najgorszą opcję i potem się cofać z tej najgorszej opcji w stronę lepszej. Tak jak ja, no, gdybym nie założył tutaj przy przeróbce tej pompy, że zrobię tak, tak i tak, dałem sobie trzy możliwości jakieś wyjścia, wszystkie je sprawdzam teraz, bo ta najlepsza, która niby miała być, okazała się trudna do spełnienia i jakoś tutaj nie chcę też nikogo zniechęcać, ale żeby sobie wziął tutaj to, co ja wszystko powiedziałem pod uwagę i polecam też oglądanie tam moich filmików, gdzie będę pokazywał testy, próby, które przeprowadzam, żeby ktoś mógł podjąć dla siebie jak najbardziej trafne decyzje. No i wiadomo, no każdy chce, żeby było dobrze, a im więcej mamy to ludzi, którzy takie coś pokazują, zawsze warto podpatrzeć, spytać, niż popełnić ewentualnie błąd, bo to jest dosyć kosztowna rzecz, popełnienie błędu, ale też nie należy się z tym zrażać, bo jakby tego, czego się nauczymy, to już zostanie nam jako doświadczenie i to jest też bardzo ważne, jakby wniosek stąd płynący, że warto słuchać siebie. Oczywiście warto też, jak ktoś coś podpowie, ale jednak to my podejmujemy decyzję i my potem za to odpowiadamy. No, dziękuję za uwagę, trochę tu pomarudziłem, ale jest to temat, który myślę, że w jakimś stopniu mi się to udało. Dziękuję. I zapraszam ewentualnie na obejrzenie moich filmików. Dziękuję jeszcze raz.